Na ciągi liczbowe możemy natknąć się oglądając popularne filmy. W Kodzie Da Vinci, w którym główną rolę gra Tom Hanks, wyrazy ciągu Fibonacciego są hasłem odblokowującym dostęp do komputera. Film ten jest obowiązkową pozycją dla tych, którzy uwielbiają zagadki i łamigłówki. Tę lekcję zaczniemy od takiego zadania. Ciąg AN jest opisany ułamkiem w liczniku n plus 1, a w mianowniku n. Czy ten ciąg jest monotoniczny? Aby to sprawdzić, należy zbadać różnicę między kolejnymi wyrazami ciągu. Potrzebujemy do tego wzoru na AN plus 1. W miejsce litery n w tym wzorze należy zatem wstawić wyrażenie n plus 1. W tym przypadku nie potrzebujemy nawiasów. Otrzymamy w liczniku n plus 2, a w mianowniku n plus 1. Teraz zbadamy różnicę między A n plus 1 a an. Od ułamka n plus 2 przez n plus 1 odejmujemy n plus 1 przez n. Aby odjąć te ułamki, należy sprowadzić je do wspólnego mianownika. Spróbuj wykonać to samodzielnie. Wynik zapisz w jak najprostszej postaci. Wspólnym mianownikiem będzie iloczyn mianowników obu ułamków, czyli n razy w nawiasie n plus 1. W liczniku otrzymamy n plus 2 w nawiasie, razy n odjąć n plus 1 razy n plus 1, czyli n plus 1 do kwadratu. Upraszczamy licznik. n razy n to n do kwadratu. 2 razy n to 2n, i od tego odejmujemy w nawiasie n do kwadratu dodać 2n dodać 1. Mianownik pozostaje bez zmian. Dalej przekształcamy licznik. Opuszczamy nawias, zmieniając znaki każdego elementu w nawiasie, bo przed nawiasem mamy minus. Dostaniemy n do kwadratu, dodać 2n, odjąć n do kwadratu, odjąć 2n, odjąć 1. Mianownik przepisujemy. Upraszczając licznik otrzymamy minus 1. Mianownik pozostaje bez zmian. Mamy zatem minus 1 przez n razy w nawiasie n plus 1. Różnica między kolejnymi wyrazami ciągu jest wyrażeniem zależnym od zmiennej n. Oznacza to, że ta różnica za każdym razem będzie inna. Nam zależy na tym, aby sprawdzić, czy będzie ona dodatnia, ujemna, równa 0, a może raz dodatnia, a raz ujemna. Wstawmy w to równanie kilka początkowych dodatnich liczb naturalnych. Po wstawieniu jedynki otrzymamy a2 odjąć a1 równa się minus 1 druga. Po wstawieniu dwójki otrzymamy a3 odjąć A2 równa się minus 1 szósta. Po wstawieniu trójki otrzymamy A4 odjąć A3 równa się minus 1 dwunasta. Za każdym razem otrzymujemy liczbę ujemną. Gdy przeanalizujemy dokładniej wzór na różnicę między kolejnymi wyrazami, zauważamy, że licznik będzie zawsze ujemny, bo mamy tutaj minus 1. Wartość mianownika za każdym razem będzie dodatnia. Iloraz liczby ujemnej i dodatniej zawsze będzie ujemny. Ten ciąg jest zatem malejący. Gotowe. Przejdźmy do kolejnego zadania. Tym razem mamy do czynienia ze wzorem n-2 w nawiasie do kwadratu. Czy ten ciąg jest monotoniczny? Zbadajmy różnicę między kolejnymi wyrazami tego ciągu. Spróbuj samodzielnie znaleźć wzór na n plus pierwszy wyraz ciągu. Aby wyznaczyć wzór na an plus 1, wystarczy w tym wzorze podmienić n na n 1. Otrzymamy w nawiasie n plus 1 minus 2 i ten nawias podnosimy do kwadratu, a po uproszczeniu w nawiasie n minus 1 do kwadratu. Teraz spróbuj samodzielnie obliczyć różnicę między an plus 1 a an. an plus 1 odjąć an to w nawiasie n minus 1 i ten nawias podnosimy do kwadratu. Odjąć w nawiasie n minus 2 i ten nawias też podnosimy do kwadratu. Skorzystajmy dwukrotnie ze wzoru skróconego mnożenia. Otrzymamy n do kwadratu, odjąć 2n, dodać 1, odjąć w nawiasie n do kwadratu, odjąć 4n, dodać 4. Opuszczamy nawias, zmieniamy znaki i dostajemy n do kwadratu, odjąć 2n plus 1, odjąć n do kwadratu, dodać 4n, odjąć 4. Upraszczamy wyrażenie i otrzymujemy 2n odjąć 3. Różnica między kolejnymi wyrazami jest wyrażeniem zależnym od zmiennej n. Wstawmy w to równanie kilka kolejnych dodatnich liczb naturalnych. Po wstawieniu jedynki otrzymamy a2 odjąć a1, czyli 2 razy 1 odjąć 3, a to daje nam minus 1. Oznacza to, że drugi wyraz jest mniejszy od pierwszego o 1. Po wstawieniu dwójki otrzymamy a3 odjąć a2. Równa się 2 razy 2 odjąć 3, czyli 1. Znaczy to tyle, że trzeci wyraz jest większy od drugiego. Możesz sprawdzić samodzielnie, co będzie dalej. Do wyciągnięcia wniosków wystarczają nam jednak dwie pierwsze różnice. Skoro a2 jest mniejsze niż a1, a a3 jest większe niż a2, to ciąg nie jest ani rosnący, ani stały, ani malejący, ani nawet nierosnący czy nie malejący. Ten ciąg jest niemonotoniczny. Wykonaliśmy nasze zadania. Gratulacje! Jeśli różnica wyrazów an plus 1 minus an jest wyrażeniem algebraicznym, które przyjmuje zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne to ciąg nie jest monotoniczny. Wartości większe bądź równe 0 to ciąg jest niemalejący. Wartości mniejsze bądź równe 0 to ciąg jest nierosnący. Tylko dodatnie, to ciąg jest rosnący. Tylko ujemne, to ciąg jest malejący. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji z tego działu oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej pistacja TV. Tam znajdziesz wszystkie lekcje.